Siema! Jadę testować rolki na asfalcie. Rolki do nauki jazdy na kole. Na asfalcie jeszcze nie testowałem. Pojadę sprawdzić ciśnienie w oponach. Zobaczymy w praktyce. Po polu jeździłem, ale po asfalcie jeszcze nie próbowałem. No i zrobiłem sobie taki bumper. Robimy takie, produkujemy. Jakby ktoś chciał pod Yamahę, to można zamówić. Sprawdzę, jak to wygląda. Zrobię 0,6. Może 0,5? Na 0,5 nie próbowałem jeszcze. Nie, 0,6, jak już tak było, to niech tak będzie. 0,6 i lecimy. Ile było? 0,8 było. Jest 0,6. Jedno załatwione. Teraz drugie. Patrzę. 0,9 było. 0,6. Chociaż Marcin z ASG polecał mi 0,3 zrobić. Łatwiej można sterować w czasie wheelie kładem. Miękka jest opona i się łatwo poddaje, czyli taki delikatny można skręcać balansem. Ona jest miękka, wtedy ta opona i się ugina i można wtedy coś zamarkować. No w końcu ładna pogoda się zrobiła. Zawody są teraz na godzinie. W niedzielę. Będziemy. Jutro jedziemy po skuter. Dostaliśmy skuter. Trzeba go odebrać, aż z Elbląga. Myślałem, że po drodze jeszcze widza odwiedzimy, ale nie ten kierunek. Kierunkowskazy mi ostatnio po żwirowni nie działały, się okazało, że tam tutaj pełno piachu leciało tutaj przez ten otwór i jeszcze na tych na wybojach przeciąłem kabel pod siedzeniem.
fajna sprawa z tymi rolkami. Nie wiem, czy dotknął ziemi, bo nie czułem, ale wyczułem już ten pion, gdzie po prostu przy kontroli gazu mogę sobie fajnie pojechać. Był ten moment. Dobrze, ja pojadę na moją ulicę, bo widzę, że tutaj państwo sobie pracują przy żywopłocie, to nie będę im przeszkadzał. Pamiętacie Filipa, co miał przerobionego Ogara i miał tam silnik od MRF-y 140, ponad setkę to śmigało, tu na kole jeździliśmy. Powiem wam, że bezpiecznie się czuję z tymi rolkami z tyłu. Choć jest obawa, ale nie dotknę. Czyli jeszcze nie był wysoki pion. Zjeżdża na lewo, dlatego że ta ulica jest trochę na lewo. Motocyklem to ja sobie umiem to zniwelować balansem, ale kładem jeszcze nie. Dużo jeszcze mi brakuje. Filip, to ty? Filipa znaki, Filipa ślady. O, właśnie te. Rolki mojego pomysłu i wykonawstwa. Coś chyba tutaj dotkło. Nie, nic nie dotkło. Czyli jeszcze mogę śmiało. Śmiało jeszcze mogę go podnosić. Może na trójce spróbować. A to są ślady Filipa. Thank you.
rodziny szczytu, normalnie. Popatrzcie, a to jest moje miasto.